Każdy z nas, żołnierzy Wojska Polskiego, dba o najwyższe wartości moralne i obyczajowe. Kodeks honorowy żołnierza zawodowego przewiduje łączenie potrzeb służby z troską o dobro drugiego człowieka. W obliczu niewidzialnego przeciwnika wspieramy także inne służby mundurowe, które działają na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Wielu z naszych rodziców, krewnych i znajomych to osoby starsze, szczególnie narażone w czasie epidemii. Takimi osobami są również kombatanci, którzy często mieszkają w naszej okolicy. W tych trudnych chwilach otoczmy ich szczególną opieką, wykazując solidarność i pokazując, jak są dla nas ważni. Rozmawiajmy, wspomóżmy dobrym uczynkiem, udzielajmy pomocy potrzebującym.